Go live. Ja muszę od razu go wziąć, widzę. Gustaw dołącza. Czy dołącza? Dołącza. Dobra, musi poczekać chwileczkę. Już pokaż go, jak ładnie wygląda. No, widać go jak najbardziej. Dobra, no powiedzcie po pierwsze, czy nas słychać. Bardzo proszę o komentarze. Dlatego, że troszeczkę inaczej podłączyliśmy dzisiaj. I to jest właśnie mega istotne, żeby było nas słychać. Znowu powiedzą, że mam podkrążone oczy. Nie? Tak, ale ja mogę powiedzieć, że faktycznie wynika to po prostu z braku snu. No dobra, to i tak będzie. No tamtym mam lepiej. No dobra, zobaczymy. Witam, tak słychać. Cześć Anita, cześć Emilia, cześć Monika. Ty już jakbyś na pamięć znał imiona. Czytam po prostu, zaraz wyskakuję. Czekamy sobie do jeszcze 3 minutki na wszystkich spóźnialskich ewentualnie. Ja tutaj trzymam psa, ponieważ szczeka, nie chcę, żeby szczekał, żeby nas było słychać, więc musi się przez chwilę uspokoić. A drugi lata po balkonie i też nie wiadomo, jak to się skończy. Aby nie wyskoczył i tyle. Na Instagramie nas słychać? Tam tak, w ogóle jest. Nikt się nie odzywa. Nie, no jest. Marta84 mówi, że tak. No dobra. Cześć Tomek Pieniążek. W Austrii nawet nas słychać. Zobacz, myślałaś o tym? Pięknie. Internet jest wszędzie. Cześć Magdalena. I serduszko dostaliśmy, ale pięknie. Pamiętajcie, od razu mówię na samym wstępie, wszystkie pytania, które macie, a wiem, że dużo osób ma pytania, piszcie je od razu w komentarzach. Im szybciej twój komentarz wpadnie i będzie wyżej, tym ja szybciej na niego odpowiem za nią. Także lepiej nie czekajcie na sam koniec, bo wtedy prawdopodobnie już go nie zdążę ogarnąć, tylko lepiej już z doświadczenia wiem, że na samym początku jest lepiej. Ale też te wszystkie pytania zapamiętujemy i później się staramy tak czy inaczej gdzieś tam odpowiadać na social media. Dokładnie, na tyle, ile potrafimy. Zawsze można też zresztą napisać wiadomość prywatną, też się staramy zawsze odpowiadać. Dokładnie, już jest 200 osób, 21.02, więc jeszcze 2 minutki poproszę o cierpliwość tych, którzy już teraz są. Bardzo dziękuję za punktualność, to jest super. Witam serdecznie Agnieszka, cześć Wam, cześć Tobie Joanna, siemka Kinga. To co? Będziemy powoli zaczynać zaraz, nie? Mhm. Nasz pies je śnieg, właśnie słyszę. Trudno, no. Witamy. Cześć Violetta, cześć Beata, cześć. 221 osób. Cześć Jacek. Gustaw śpi. No i git, niech śpi. Witam, pozdrowienia ze Sztokholmu. No cały świat nas ogląda, po prostu szok. Dziękujemy bardzo. Zobaczcie się, skąd jesteście. Z Maroka, no Boże kochany, szok. A to na wakacjach czy na stałe? Ania, gdzie jesteś na Maroko? Na wakacjach czy na stałe? Nareszcie Ania, witajcie. Miło mi bardzo. Może się okazać, że będziecie rozczarowani. Kto jest jeszcze spoza Polski? Piszcie w komentarzu, bo jestem w sumie ciekawy. Oby żółtego śniegu nie jadę. Oby. Nie, no w ogóle jedzenie śniegu nie jest zdrowe, ale... Chyba. No lubi lody, tak jak my, po prostu. Mamy dwie opcje, albo będzie piszczał, a będzie jadł śnieg. Dokładnie. Jak ogarnąć dietę, jeśli ma się insulinooporność i nadczynność tarczycy, wykluczając gluten całkowicie? O, i czekaj. I to wszystko. O, w końcu sobie komentarz poszedł cały. Bo ja umiem naciskać. Na to pytanie odpowiemy Ci w trakcie live'u, dobrze? Bo to będzie jeden z tematów, który na pewno poruszymy. Dobra, jest 300 osób, więc myślę, że możemy zacząć. Chcesz zacząć? Tyle o Tobie, Ania, dobrego słyszeliśmy. O, teraz będzie potwierdzenie, mam nadzieję. No ja też słyszałam, szczerze mówiąc. Z Nowej Soli mamy pozdrowienia. Pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Z Mokotowa pozdrawiamy. No dobra, to zaczynamy. To pierwszy temat był o motywacji, tak? No to dawaj Ty na pierwszy rzut. Jak Ty się motywujesz? Ostatnio szczególnie, ja w ogóle zacząłem od tego, że dużo osób pisze, że tej motywacji nie ma. I ja tutaj niestety, ale dużą Szwajcaria, część... Szwajcaria, Glasgow, sorry, Wiedeń, o... No z całego świata są po prostu ludzie. Holandia. Super, bardzo nam miło. I jeszcze wracając do tej motywacji. Dużo osób pisze, że jej nie ma, nie wie jak jej znaleźć, nie wie co zrobić, żeby się zmotywować. I tak szczerze,
jak ja trenuję powiedzmy z 20 lat, to ja motywacji poziom mam 0. Przepraszam, Małgosia Owczarek, pozdrawiamy z Gustawem, razem Gustaw śpi. Motywacji mam 0 albo minus 1 nawet bym powiedział. Tylko, że ja totalnie nie myślę o tym, że Boże, jakie to jest trudne i ciężkie i niekomfortowe, żeby to wszystko zrobić. Dla mnie to jest po prostu rutyna. Idę, robię to, nie oceniam tego, to jest dla mnie jak, nie wiem, jak pójść i umyć zęby. No muszę je umyć, tak samo muszę ćwiczyć, żeby być zdrowym, sprawnym i w miarę dobrze wyglądać, żeby się podobać. Inna kwestia, jakie to jeszcze było pytanie, jak się motywują, to ja się nie motywuję, po prostu mam jakby rutynę, jestem nauczony, że muszę to robić systematycznie. Co prawda styczeń był mega, mega intensywny i zrobiłem tylko kilka treningów w styczniu, ale już wracam z powrotem do mojej rutyny. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Ogólnie moje przesłanie jest takie, żeby nie czekać, aż ten zew motywacji przyjdzie, bo on nie przyjdzie albo przychodzi bardzo, bardzo rzadko, tylko po prostu trzeba zacisnąć zęby, pójść i zrobić swoje, nie oceniając tego. Po prostu dać z siebie jak najwięcej. No i z drugiej strony też tak na to patrząc, no to żeby tą rutynę mieć, to trzeba no, najpierw faktycznie ten trening wdrożyć. I to pewnie jest najtrudniejsze, żeby zacząć, bo rzeczywiście, szczególnie zimą, serio, jak mi ktoś powie, że lubi chodzić na siłownię o godzinie 5 rano czy 6 rano, kiedy pada deszcz albo pada śnieg, no to szapoba, bo myślę, że takich osób jest bardzo mało, tak, którym się chce i które się budzą i jest po prostu pełna ekscytacja i tak po prostu teraz dwugodzinny trening będzie taki jak nigdy w życiu. Więc to nie jest tak, że się chce, ja myślę, że się nie chce. Do środka, bo taka półóweczka ciebie jest. No jestem twoją półóweczką. No tak? Ale to, żeby cię widzieliście. I to jest trochę taka walka samemu ze sobą, natomiast najtrudniejsze są początki, żeby zacząć, bo do tego dochodzą, jeżeli szczególnie ktoś ćwiczy na siłowni, to do tego dochodzi jakiś stres związany z tym, że wszyscy będą cię obserwować, albo że nie wiesz jak ćwiczyć. No i jak współpracujesz z Bartkiem na przykład, no to masz ten start trochę ułatwiony, bo masz plan treningowy i wiesz mniej więcej co robić. W domu pewnie jest trochę łatwiej, aczkolwiek nie musi być, bo tak sobie myślę, że z drugiej strony, jeżeli na przykład ktoś się wstydzi swojego męża czy chłopaka, też tak może być. Oczywiście, że tak. Czy ma dzieci, które biegają dookoła, to wcale nie jest to wcale nie jest tak łatwo, tak? Zamknął. Więc dobra, wyszedł w końcu, już nie jest śniegu. Nie. Więc myślę, że najtrudniejsze są początki. Jak później człowiek już się wdroży i chodzi na treningi, to jest dużo łatwiejsze. Ja też zawsze sugeruję, żeby sobie ułatwiać trochę sytuację, czyli mieć siłownię blisko domu, chodzić albo zaraz przed pracą, albo zaraz po pracy, nie robić takich przerw, że się przyjdzie do domu, usiądzie. Bo to ja wiem po sobie i ty wiesz po mnie, nie? Jak czasami się budzę i mówię, że idę na trening rano, po czym po 15 minutach stwierdzam, że dobra, to pójdę po południu. Tak. I później to jest cały dzień walka z samym sobą. Więc ułatwić sobie na pewno tą drogę. I no niestety trzeba się przełamać na początku, ale myślę, że ta satysfakcja i też z tego, co mi na przykład dziewczyny mówią na treningach, te endorfiny, szczególnie na początku, są tak duże i się zaczyna, no, że to daje takiego dodatkowego kopa, więc ja myślę, że tak, rutyna rutyną, później to już jest jakby częścią twojego dnia, tak jak nie wiem, picie kawy, kiedy się rano wstaje, a na początku po prostu trzeba się zmusić i pójść. I nie ma na to jakiegoś złotego środka. No chyba będziesz musiał. Muszę coś drugiego teraz psa, bo niestety zaczęło oczywiście zawsze biegają jak jest live. Dobra, to ja zobaczę, czy są jakieś pytania w międzyczasie. Moment. Dobra, jak wdrożyć trening, od czego zacząć? Odpowiedziesz na to? Jak wdrożyć trening, od czego zacząć? Trzeba zacząć od tego, że trzeba zgłosić się do specjalisty. Nie mówię, że trzeba się zgłosić do mnie, oczywiście polecam, ale można się zgłosić do jakiegokolwiek trenera z miejscowości, z której jesteś, z miasta, którego jesteś i powiedzieć, co chcesz osiągnąć, porozmawiać z nim na twój temat. On musi się dowiedzieć na temat twojego stanu zdrowia, na temat twojego doświadczenia, na temat tego, co chcesz osiągnąć i powinien pomóc ci wdrożyć ten trening. A jeżeli chodzi o to, jak zacząć, to po prostu zaznacz sobie trening jako zadanie na dany dzień.
nie wiem, zaznacz sobie, że trening zrobisz o godzinie 7 rano, idź i go zrób o 7 rano, nawet jak ci się skrajnie nie chce. Dlatego, że jeżeli nie zaczniesz, no to niestety nic z tego nie będzie. Nie ma za to jakiejś cudownej recepty. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma drogi na skróty. Niestety, to jest ciężka praca. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej i że osoby, które fajnie wyglądają, mają po prostu dobre geny, no to tak nie jest, tak? To zazwyczaj jest, nie mówię, że w 100%, ale w większości przypadków to jest ciężka, systematyczna i długotrwała praca. Patrzymy dalej, bo czekaj. Cześć, piękna i druga połowa, Małgorzata Cybulska. Cześć, cześć. Ania, jak pamiętam, ty trenowałaś rano, pełen podziw. Tak, ja rano, Bartek raczej po południu, nie? Wychodzę z domu z łzami w oczach i bluzgam, że za jakie grzechy muszę ćwiczyć, ale po 10 minutach na bieżni zmieniam zdanie. No i super. No i dokładnie tak jest. Aniu, jaka ty jesteś śliczna. Ojej, właśnie zarobienie. Jak zaczniesz, to nie możesz przestać, uranie się domaga. Dokładnie, to jest to, o czym powiedziałam, jeżeli chodzi o endorfiny, że faktycznie po pewnym czasie tak jest. Mój 7-letni synek ćwiczy razem ze mną i no, super. Trzeba to szukać takie rozwiązań, wsparcie. Pamiętajcie o tym. Dokładnie. Jakie są koszty? No to dawaj. Chodzi o okej, okay, bo tak mówiłaś o treningu, rozumiem, jakie są koszty współpracy z nami, tak? No to zapraszam na stronę strefaprzyjemna.pl i tak naprawdę teraz to jest 39 zł za miesiąc przy współpracy na rok i jakby dajemy wszystko, co możemy, czyli plany treningowe, dietę, 150 przepisów na start i nielimitowany kontakt, czyli wszelkie możliwe narzędzia, które mogą być potrzebne do tego, żeby zacząć albo żeby robić przemianę, dajemy. Teraz kwestia jest z Twojej strony, żeby po prostu to wdrożyć i pracować na swoje efekty. Proste. Tu też jest nie pytanie, ale takie stwierdzenie. Mam małe córeczki i strasznie ciężko jest mi się zabrać do ćwiczeń, a bardzo bym chciała. I to jest od Izy, tak chyba? Wiesz co, ja sobie tak myślę, że jest ciężko na pewno. Ja nie mam dzieci, mamy dwa psy i to już jest niesamowity obowiązek i sypiamy po 5 godzin dziennie ostatnio, dlatego no ja mam o tyle szczęścia, że mogę sobie położyć makijaż na twarz, Bartek niekoniecznie. Ja też wolałabym, żeby tego nie robił, więc tak to jest. Natomiast ja myślę, że szczęśliwa mama to jest fajna mama i że jak ty zadbasz o siebie, to wyjdzie to tak naprawdę z korzyścią dla całej, będzie to z korzyścią dla całej rodziny, więc i myślę, że po jakimś czasie dokładnie tak będzie, jak tutaj ktoś już wspomniał, że te córeczki, no jeżeli nie są jeszcze na tyle duże, żeby do ciebie dołączyć, to będą cię obserwować. I pamiętaj też, że to nie jest kwestia, żebyś znalazł teraz 2 godziny czasu. Uważam, że nawet wystarczy 30 minut, 2-3 razy w tygodniu, żeby to już była naprawdę fajna różnica. Także to nie musisz nie wiadomo ile czasu zorganizować sobie w domu. 30 minut będzie wystarczające. Dobra, jeszcze jakieś pytanie. Jak ćwiczenia na ujędrnianie brzucha i ramion? Jak w domowych warunkach wyrzeźbić brzuch? Na ten temat dużo było powiedziane na ostatnim live, tak. Więc też nie chcemy tak zapraszam do obejrzenia poprzednich live'ów, ale ćwiczenia złożone, czyli takie jak przysiady, wykroki, martwe ciągi, wszelkiego rodzaju wyciskania, plus interwały robią świetną robotę. To nie miałam szczęścia, do trenerów na to wygląda, kazał wyciskać ciężary pomimo wiedzy o problemach z kręgosłupem szyjnym i odpuściłam. Mogę powiedzieć? No. Katarzyna, ogólnie rzecz biorąc, to nie jest złe, że on ci kazał wyciskać ciężary, tylko kwestia jest taka, że pierwszorzędnie to powinien być, to potraktujmy to jako proces i pierwszorzędnie wiedząc o twoich problemach z odcinkiem szyjnym na przykład, powinien te problemy rozwiązać i dopiero wtedy, jak jesteś w pełni zdrowa, nie masz kontuzji, żadnych dolegliwości, wtedy możesz zacząć sobie dźwigać. Pytanie, czy tak było, czy nie, bo jak tak nie było, to znaczy, że źle rzeczywiście. Z jakiego miasta jesteście? Mieszkamy w Warszawie, ale ja jestem z Torunia. Jak ktoś jest z Torunia, to ten, piszcie. Podaj jeszcze raz adres strony www.strefaprzemian.pl. Chociaż ty fajniejsze intro robisz niż ja. 39 na rok, płatne za 12 miesięcy. Nie, można płacić co miesiąc 39 zł, albo z góry za rok jest 399. Natalia Maćkowiak zdecydowała na współpracę z Bartkiem i poleca. Bardzo miło. Jak zmotywować mamy dwóch czortów będących na chodzie 18 godzin na dobę? Jaka opcja ćwiczeń będzie najefektywniejsza, żeby dać radę zrobić chociaż troszkę dobra dla swojego ciała? To już trochę wspomniałam, jeżeli chodzi o 18 godzin dziennie, ja jestem sobie tylko, jakby mogę sobie próbować wyobrazić, jaki to jest dodatkowy obowiązek.
Natomiast ja też swego czasu latałam jako stewardesa i zdarzało mi się naprawdę po całej nocy latania o godzinie 9 rano wrócić, przespać 2 godziny i pójść na siłownię. Co nie znaczy, że to jest takie super zdrowe, bo nie miałam tego czasu na regenerację. Natomiast ten czas, myślę, takie pół godziny, 45 minut, no po prostu trzeba dla siebie znaleźć i zadbać też trochę o siebie. Myślę, że możesz go puścić. Mi starczyło motywacji na 2 lata, teraz nie mogę z siebie nic wykrzesać. Może trzeba spróbować czegoś nowego, innego treningu. Też nie jest powiedziane, że każdy musi jakby trenować na siłowni, tak? Są inne rodzaje sportów i trzeba po prostu znaleźć coś takiego, co się lubi, tak? To może być pływanie, nie wiem... Jazda na rowerze, rolkach, a ja też może spróbować poszukać jakiejś koleżanki do treningów, albo kolegi, albo kogoś bliskiego. Zawsze z kimś lepiej. Albo znaleźć chłopaka na siłowni. A te 30 minut 3 razy w tygodniu pomoże zrzucić sporą ilość kilogramów? Na pewno pomoże. Jeżeli będzie podparte też odpowiednim odżywianiem, to na pewno tak. Zajebisty piesek, jak się wabi. Mamy Fryderyka i Gustawa. Marek Jędrzejewski, witam serdecznie. Okej, okay. Jeszcze jakieś to pytanie widzisz? Co myślicie o głodówce na przykład 3-dniowej? Też zależy jakby jaki jest cel tej głodówki tak, też, bo jeżeli chce ktoś schudnąć, to chyba niekoniecznie, a jeżeli po prostu jakoś tak oczyścić organizm, to okej, okay, tylko obserwować siebie, jak się czujesz. Jest strasznie popularna teraz dieta Dąbrowskiej, praktycznie co druga osoba jej próbuje i jakby problem jest z tym, że z takich diet bardzo mało osób potrafi w mądry sposób wyjść. I wejść w taką dietę w mądry sposób. Wejść to raz, ale wiesz, przemęczysz się przez ileś tygodni, nie wiem dokładnie ile ta dieta trwa, bo aż tak się tym nie interesowałam, a później tak naprawdę rzucasz się na jedzenie i kwestia jest, pytanie jest takie, czy to faktycznie jest takie zdrowe. Pytanie od męża. Czy robienie brzuszków może nadwyrężyć kręgosłup? Jeżeli niewłaściwie się je wykonuje, to... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy macie propozycję dla pań 50+, kiedy hormony głupieją? A co konkretnie chcesz wiedzieć? Dokładnie. Bo tutaj mało precyzyjne pytanie jest. A poza tym, jeżeli chodzi o hormony w dzisiejszych czasach, to tak naprawdę co druga kobieta, niezależnie od wieku, jakie się ma. Co jest, żeby rozbudować pośladki, a nie przybrać opłonki? Przede wszystkim to ćwiczyć mądrze, tak? Tak. Trening siłowy rozbudowuje pośladki, pamiętaj. Jakie ćwiczenia na podniesienie biustu? I tutaj... Tu jest przykra wiadomość. Muszę niestety Cię rozczarować. Nie ma takich ćwiczeń i jest to tak naprawdę moim zdaniem jedyna partia ciała, której nie można w żaden sposób... Biust to jest tkanka tłuszczowa, tkanki tłuszczowe nie da się modelować, więc dokładnie. Niestety jak Ci trener mówi albo znajdziesz filmiki na YouTube na podniesienie biustu, to niestety jest troszeczkę pic na wodę. Przy Hashimoto jest szansa schudnąć, jak najbardziej tak. Ja mam Hashimoto nawet. Dużo osób, które ze mną współpracują też ma Hashimoto i też chudną. Wykluczenie nabiału i glutenu, szczególnie pieczywa, jest kluczowe, od razu odpowiem. Oj. Znowu się zaczyna. 39 zł to plan treningowy i dieta, tak, to już wszystko. Jest 6 planów treningowych przez te 12 miesięcy rozpisywanych w cenie. Dobra, czy tu jeszcze coś widzisz? Co jest dobrego na, dobre na zaparcie? No jeżeli... Słuchanie? Interweniu z psem. To jest ich godzina na zabawę niestety. Pić więcej wody, ale generalnie trzeba by poszukać po prostu przyczyny, tak? Pewnie coś nie jest do końca okej w diecie, skoro takie problemy występują. Okej, coś tutaj przegapiłam jeszcze. Co sądzicie o treningu ze skakanką, na przykład przez 30 dni? A dlaczego na 30 dni, a dlaczego nie przez lata? Dalej pytania jakie są? Tworzycie super duet w życiu i w pracy, staramy się. Ale takie też trochę pozwolę. Ale kłócimy się dużo, także niech Was to nie zmyli. Dobrze, ja myślę, że musimy trochę jeszcze mocniej od motywacji powiedzieć. Tak? No to dawaj. Kwestia jest taka, dużo osób też jeszcze mówi mi, że ma trudno w życiu, że nie wiem, wychowują na przykład sami dzieci, albo że nie mają czasu, mają na przykład 2 prace. Albo co jeszcze? Mają Hashimoto, to jest bardzo częsty powód.
W ogóle takie problemy jakieś hormonalne, kobiece. Tak. I to wszystko rozumiem. Jak najbardziej. To są fakty, tak? Tylko weźmy pod uwagę to, że nikt nie ma tak naprawdę cudownego życia. Ja rozumiem, że na Instagramie ludzie celebryci mają piękne życie i tak dalej, ale nie oszukujmy się, życie nie jest takie kolorowe, jakie jest na Instagramie. I tak samo na przykład, nie wiem, możemy teraz o nas powiedzieć, że w styczniu my nie przespaliśmy żadnej całej nocy na przykład. To nie jest jakby żadna forma narzekania, tylko pokazujemy, jak to wygląda jakby od kuchni. W żaden sposób nie narzekam, tylko nie przespaliśmy żadnej nocy całej. Marek jeszcze jest. Co Marek, następnym razem ja się zajmę waszym bieskami. Będziemy trzymać za słowo. Stajemy z 5 razy w nocy, mamy małego psa, który tak jak małe dziecko wstaje często, więc się nie wysypiamy. Na dodatek teraz jest chory teraz. Dokładnie. Wstajemy tak naprawdę, nie wiem, 6, 7, chodzimy spać 23-24. Ci, którzy z nami współpracują, wiedzą, że czasami potrafimy o 12 w nocy odpisać. I o 6 rano. Tak naprawdę takie są realia i ten trening też gdzieś tam trzeba zrobić. I każdy ma jakieś problemy, każdy ma trudno w życiu, już zdecydowanie większy ma trudno w życiu i to nie jest wymówka. I tu nie ma, nawet nie ma co tutaj za bardzo nad tym myśleć. Trzeba szukać rozwiązań. Czyli jak ja mam pracę przez 15 godzin dziennie, to ja muszę zrobić tak, żeby 3 razy w tygodniu znaleźć tą godzinę. Czyli 3 godziny. Ja sobie takie myślę, są realia. A ja sobie myślę, że to jest trochę inaczej. Że właśnie szczególnie wtedy, kiedy czy mamy bardzo dużo stresu, czy bardzo dużo pracy, czy no nie wiem, czy jesteście mamami, które poświęcają większość swojego czasu dzieciom, mężowi, to tym bardziej jest to ważne, żeby znaleźć ten czas dla siebie, bo to pomaga. Ja na przykład w tych takich momentach najbardziej stresogennych dla mnie trening to jest odskocznia, to jest taka godzina, w której ja nie myślę o niczym, zakładam słuchawki i cały świat nie istnieje i wiele razy w życiu, ja muszę powiedzieć, jeszcze zanim my się poznaliśmy, że to była rzecz, która mnie uratowała, tak? Kiedy było bardzo ciężko i brakowało czy to czasu, czy siły, czy po prostu przechodziło się gorszy moment, czy jakiś kryzys w życiu i rzeczywiście jak się ma taką swoją pasję, czy taki właśnie taką swoją odskocznię, to często ratuje. Więc nawet z tej strony warto na to spojrzeć. No dokładnie, no mówię, każdy ma problemy. Nie ma tak, że ktoś ma idealne życie, u każdego są jakieś kłopoty. Trzeba je po prostu rozwiązywać. Jeżeli chcesz, uważam, że to jest jeszcze coś, co jest dla mnie niewyobrażalne, dorośli ludzie piszą do mnie i nie mogą jakby zrozumieć, że to jest znak równości pomiędzy tym, że jesteś aktywną osobą fizycznie i wyglądasz lepiej. Dużo osób, bardzo dużo się mnie pyta, czy na przykład wystarczy przez 2 tygodnie, albo przez miesiąc, albo przez 2 miesiące lepiej się odżywiać, żeby potem już wyglądać super. To jak się odżywiasz i jak jesteś osobą aktywną, potem konsekwencją tego jest to, jak wyglądasz. Więc jeżeli przez pół roku będziesz się lepiej odżywiać i więcej się ruszać, będziesz za pół roku lepiej wyglądać, ale jeżeli przez rok się źle odżywiasz i się nie ruszasz, to konsekwencje są dopiero już za rok, no i wyglądasz dużo, dużo gorzej. I co chciałem powiedzieć jeszcze raz, nie szukać wymówek, żeby szukać rozwiązań i działać. Za dużo nie myśleć o tym wszystkim, bo to jest zgubne. I jeszcze tak podsumowując, czekaj, miałam myśl i ją zgubiłam teraz. Szukaj. Dobra, zerknę na pytania, może mi się przypomni w międzyczasie, bo tutaj widziałam, trochę ich było. Trampoliny, zajęcia grupowe, będzie efekt. Ja mówię lepsza jakakolwiek forma ruchu niż żadna, ale można ćwiczyć lepiej. Dieta i ruch, zero pszenicy, cukru, żywności przetworzonej. Okej, tutaj widzę. Proszę powiedzcie mi, jak biegać interwałowo na bieżni, żeby spalić tkankę tłuszczową, ile minut czy sekund? To musisz dostosować do swojego organizmu. To znaczy, że jeżeli biegasz 30 sekund i 30 sekund odpoczywasz i nie wiem, po 5 rundach nie jesteś zmęczona, to znaczy, że to już jest albo za słabe tempo, albo musisz sobie skrócić czas wypoczynku. Więc po prostu oceniać to na własnym organizmie, bo dla kogoś, kto jest bardziej wprawiony i ma lepszą kondycję, no to takie 30 sekund na 30 może już być niewystarczające. Natomiast tu nie ma limitu. Jak ktoś nie jest zmęczony, zawsze może podkręcić tempo lub, tak jak mówię, skrócić czas. I starać się, żeby to było takie minimum te 5 minut.
4 minuty, no minimum, a najlepiej takie 5-10 minut. Myślę, że to będzie właśnie najbardziej trafne. Mam to samo wieczorem, nie broić chłopaki, bo ja słucham i może babka zacznie gubić kilogramy. To jest babcia Gustawa. Czy samo bieganie 3 razy w tygodniu przez godzinę da rezultat w postaci redukcji tkanki tłuszczowej? Tak samo jak z trampolinami i tam ktoś pytał o takie zajęcia grupowe. Jak się ma budowanie masy mięśniowej u kobiet przy spożyciu jednego posiłku z węglami? Jak zrobić pupę bez nadwyżki kalorycznej, skoro w twojej diecie kalorii się nie liczy? No odpowiedz ty, bo to bardziej do ciebie. No to jedziemy, daj wróć, bo muszę tam czytać, bo nie mam całą pamięć. A więc tak, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej przy jednym posiłku z węglowodanami. Ja wiem, że się kiedyś mówiło, że żeby budować masę mięśniową, to trzeba często te węglowodany dostarczać, bo one pobudzają insulinę, która jest hormonem anabolicznym, czyli pomaga, ułatwia budować mięśnie, ale insulina też ułatwia budowanie masy tłuszczowej, więc uważam, że nie do końca to będzie dobre rozwiązanie, żeby zbyt często ją podnosić. To jest pierwsza sprawa. No nie uciekaj mi tym. Druga sprawa. Jak zrobić pupę bez nadwyżki kalorycznej? U mnie jest wyjście z założenia, że ty nie jesteś w stanie i nikt nie jest w stanie wyliczyć zapotrzebowania kalorycznego. Więc jak ty sobie wyliczysz, że masz 200 kalorii nadwyżki, to jest twoje domniemanie. I pytanie, czy tak rzeczywiście jest. Kluczową kwestią w budowaniu mięśni jest trening i odpowiedni bodziec treningowy. Czyli zaangażowanie włókien szybko i wolno kruszliwco. Co? I zasada 3 trójek, hip thrusty. I oczywiście tak. Czyli jak będziesz angażować swoje włókna szybko i wolno, kruczliwe, odpowiednio ciężko, twoje ciało będzie się do tego wysiłku adaptować, no to mięśnie ci będą rosły, więc kwestia kalorii jest kwestią drugą lub trzeciorzędną nawet. Z jakiej hodowli FCI macie pieska? Teraz Gustaw jest ze szczęśliwego zwierzyńca. Polecamy bardzo. Jak często biegać na bieżni, by schudnąć i po ile czasu? Znowu to jest tego samego typu pytanie, więc już tak nie będziemy się zagłębiać. Dokładnie. Jak jest z tą regeneracją mięśni? Nie chciałabym się przetrenować. Czy można zachować ciągłość w ćwiczeniach przez 5 dni? Mówiąc o mocnych treningach siłowych, gdzie czuć zadowolenie, ale zmęczenie. Kiedy zrobić stop? Wtedy, kiedy czujesz, że po prostu twoje mięśnie no bolą, tak? I bolą tak, że nie jesteś w stanie raz, się poruszać, dwa, że są to no to takie... już jest taki moment, jak już nie możesz poruszyć nawet za bardzo. Ja mówię, minimum to jest takie co 2 dni. Jeżeli czujesz się między tymi dniami na siłach, idź i rób trening jak najbardziej. Pytanie od męża, to jak macie takie intensywne dni, to macie czas na fikumiki? Fikumiku. Dlatego, a co to jest? Dlatego śpimy właśnie o 5 godzin. Całkiem szczerze, Bartek spał ostatnie 2 noce na kanapie, żebym ja mogła się wyspać. Z psami, tak? On spał z psami, ja spałam w łóżku. Dobra. Co? No Marek coś pisał. No. Czym więcej zajęć, tym lepsza organizacja. Ja czasu trenuję z Bartkiem 4,5 roku i mega mnie motywuje i wiele się zmieniło w moim życiu. Jezu Marecki, dziękuję ci bardzo. A myśl, próbowałam nie podjadać między posiłkami, a myśl o 2 posiłkach na dzień to kosmos, czy z jedzeniem też jest jak z treningami, później to już rytyna. Ja myślę, że ja zanim poznałam Bartka, ja byłam 5 razy dziennie. I to też nie jest tak, że było coś w tym złego, tak? Ja może się do końca dobrze nie czułam, ale też wynika z tego, że ja mam dużo problemów z żołądkiem, choruję na celiakię i różne jeszcze inne rzeczy. Więc to trawienie może nie jest jakieś super. Natomiast teraz faktycznie jem nie 2 razy dziennie, ale jem 3 razy dziennie. Czasami zdarzy mi się zjeść coś pomiędzy posiłkami. Ja myślę, że takie w ogóle jedzenie 5 razy dziennie i liczenie kalorii nie jest zawsze bezpieczne. Mówię to ze swojego doświadczenia. Można się trochę na tym zafiksować i za bardzo zacząć się kontrolować. I żeby ta kontrola nad tym jedzeniem i nad liczeniem kalorii i pilnowaniem tych 5 posiłków dziennie nie przerodziła się w pewnego rodzaju obsesję. Bo na przykład moment, w którym ty nie jesteś w stanie wyjść ze znajomymi na kolację, bo ty już dzisiaj zjadłaś
1500 kalorii, to znaczy, że to jest problem i że warto się temu przyjrzeć. Jeszcze ja chcę o ten temat powiedzieć, dlatego że coraz więcej ludzi z nami współpracuje i ja dostrzegam teraz u osób pewnego rodzaju właśnie już strach, dlatego że jak ja mówię, że nie trzeba liczyć kalorii, że trzeba jeść tyle, żeby się najeść i nie jest ważne, nie jest aż tak ważne, ile zjesz, tylko to, co zjesz, to dużo ludzi dostaje paniki, autentycznie. Przez pierwsze kilka dni mi ludzie piszą, Boże Bartek, zjadam garść orzechów, one nie są zbyt kaloryczne, Boże Bartek, a tego nie zjem za dużo. Żyjemy w XXI wieku, czyli w czasach, gdzie wychodzimy teoretycznie z założenia, że żeby schudnąć, to ja muszę mieć wyliczone zapotrzebowanie kaloryczne. I po raz kolejny dam ten przykład. Jak cofniemy się 100 tysięcy lat do tyłu, to ci ludzie pierwotni też chodzili sobie z zegarkiem drewnianym, powiedzmy, w ręku i też sobie sprawdzali, oho, 9, dopiero wstałem, muszę teraz coś zjeść. Jakim zegarku? Na iPhone'ie mierzyli. Albo na iPhone'ie mierzyli. No tak nie było i ci ludzie nie umierali inaczej, nie mieli problemów z otyłością. Jest taki tragiczny mit, że jak się nie je to 3 godziny, to ciało odkłada energię w tkankę tłuszczą. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, skąd to się wzięło, nie wiem też, czemu to się tak spopularyzowało, ale jak pokazuje nam mnóstwo, na ogromnej liczbie przykładów, to jest bullshit, to jest nieprawda, no bo mnóstwo osób, które z nami współpracuje, je 2-3 posiłki dziennie, chudną, świetnie się czują. To są efekty, to jest praktyka i to jest dowód na to, że to jest bullshit. Jeszcze raz powtórzę. Czyli liczenie kalorii, dopóki ktoś nad tym panuje i ma efekty, spoko. Tylko błagam, niech to się nie przeradza właśnie w jakąś paranoję typu, Boże, nie zjem orzechów, bo są zbyt kaloryczne. To raz. I jeszcze a propos tego, tak podłączając trochę pod ten temat, jeżeli ktoś się spodziewa efektu po tygodniu czy po dwóch, no to w ogóle niech się lepiej nie zabiera za dietę. W ogóle dieta to jest złe moim zdaniem stwierdzenie, bo znowu patrzenie na współpracę na przykład z Bartkiem w kontekście diety i tego, że za 6 tygodni ty chcesz być, nie wiem, szczuplejsza o 5 kg, to nie jest dobre podejście. Moim zdaniem podejście powinno być takie, że ja chcę zmienić swoje życie, chcę się czuć lepiej, chcę być zdrowsza dla swoich dzieci, chcę, żeby dzieci moje były zdrowsze i jadły zdrowo. Dla partnera. Dla partnera to w drugiej kolejności, ale przede wszystkim dla siebie, tak? Nie myśleć tylko w kategorii tego, że ty chcesz schudnąć, tylko w kontekście tego, że jeżeli będziesz dalej się tak odżywiać, to za, nie wiem, 5-10 lat te problemy zdrowotne będą dużo większe, tak? Dokładnie tak. Co powinno się jeść po treningu wieczornym, jak na przykład kończę o 22 godzinie trening? To zależy od puli posiłków z całego dnia. Czy prawda jest, że osiągnę efekt samymi ćwiczeniami, ciałem pompki, drążek bez udziału siłowni? Do pewnego stopnia tak, ale od pewnego stopnia zaawansowania już nie. Daj do góry trochę. No co? Radek Szemraj, to może jakaś moja rodzina, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Aha, bardzo proszę, jeżeli uważacie, że to, co mówimy, jest przydatne, udostępniajcie tego live'a, bo my go robimy dla was, nie dla siebie. Dlatego proszę udostępnienia. Jak zamówić program na 12 miesięcy? Wszystko jest przez stronę www.strefaprzemian.pl. Kinga Schwartz, tylko od razu mówię, 39 zł na 12 miesięcy. Dużo ludzi się dziwi, Bartek, dlaczego 12 miesięcy? Dlatego, że zmiana, przemiana, tak jak jest z mojej strony, to jest proces. I ja przez ten proces z tobą przechodzę. I to jest 12 miesięcy właśnie dlatego. To musisz ty przeczytać teraz. Śliczna ta twoja partnerka. Beata, tak, zgadzam się. Czy jest możliwość rozłożenia planu treningowego na tylko domowe warunki? Natalia Dzieciuk, tak. Tak, oczywiście, że tak. Jak zamówić program, ale bez treningów na siłowni z inną alternatywą? To po prostu napisz, Katarzyna, wiadomość, że chcesz trening w domu albo zadasz w ankiecie i wtedy po prostu zrobimy dla ciebie plan treningowy w domu. Natalia Maćkowiak mówi, u Bartka jest fajne to, że ćwiczenia, które proponuje ze spokojem można robić w domu o każdej porze. No właśnie, i dokładnie to jest też kwestia, której nie do końca rozumiem. Jak ktoś chce ćwiczyć w domu, to może ćwiczyć w domu nawet bez żadnego sprzętu. Jak najbardziej takie plany treningowe rozpisujemy, one są bardzo skuteczne. Tu jeszcze masz też dla mnie? Od Patrycji, która też z nami współpracuje, tak mi się wydaje. Czy tak. Odpuszczenie ostatniego posiłku białkowo-węglowego po dwóch posiłkach białkowo-tłuszczowych to duże utrudnienie w diecie? Nie, absolutnie. Jeżeli czujesz się dobrze, jest spoko. Jeżeli nie, to sobie dopiero zjedz. Stenoza aortalna i chore nerki przekreślają skorzystanie z waszej oferty. Musiałabyś napisać bardziej szczegółowo, co to znaczy chore nerki. To najlepiej wysłać wiadomość prywatną. Okay. To czekaj na to, co no, do góry. No, nie widziałam.
Przy dużej otyłości jest szansa, aby ćwiczeniami choć trochę zniwelować obwisłość skóry, jeśli tak, to jakie ćwiczenia złożone, czyli przysiady, martwe ciągi, wykroki i wyciskania i wiosłowania. A czy ćwiczenia na basenie 3 razy w tygodniu pomogą zgubić brzuch i boczki pozostałe po ciąży? Generalnie pływanie jest super, więc myślę, że jak najbardziej pomoże. Cześć, Ada Sikorska. Okej, czekaj. Coś tu jeszcze jest? Kto ma pytania, bardzo proszę, zadawajcie je w komentarze, dlatego że już nasz live powoli dobiega końca. Masz pytanie, zadaj komentarz, napisz do mnie wiadomość prywatną, pomożemy. Nie poruszyliśmy praktycznie połowy tematów, tak? Więc będziemy musieli skontynuować w kolejnym live, ale na pewno odpowiemy na pozostałe tematy też. Jakie jest rozwiązanie bardzo nieregularnego trybu życia, praca, mało snu, różne pory wstawania czasami? To było trochę, miał być drugi nasz temat. Czy to nie jest przeszkodą w nabieraniu dobrych nawyków? Katarzyna, wiesz co, ja latałam jako stewardesa 5 lat i mój grafik był bardzo niestały. Myślę, że to jest nawet w jakimś stopniu gorsze niż praca tylko na nocki, bo wtedy można sobie jakoś to w miarę ustabilizować. U mnie było tak, że raz latałam w ciągu dnia, raz w nocy, raz w ciągu dnia, potem miałam 3 dni przerwy, potem byłam w Los Angeles, zupełnie inna zmiana, strefa czasowa. Da się, jak najbardziej. Ale jest to trudniejsze i po prostu jakby nie ma tutaj co się oszukiwać, jest to trudniejsze. Trzeba szukać rozwiązań dodatkowych, trzeba sobie to bardzo dobrze zaplanować. Ja na przykład robiłam tak, że ponieważ ja w dniu, który był po nocy, kiedy latałam, w tym dniu nie spałam, więc ja w nocy tak czy inaczej nie jadłam, nawet jeżeli byłam przez 12 godzin na nogach, tak? Tylko jakby piłam wodę, herbatę i tak dalej, żeby utrzymać tą ciągłość, tak? A jak byłam za granicą, to szłam do supermarketu, żeby sobie kupić coś zdrowego, a nie iść w restauracji. Także jak najbardziej się da, tylko trzeba trochę to sobie przemyśleć i zaplanować. Jeszcze ja chcę coś dodać, bo tam jest napisane, daj trochę do góry. Wstać 3:30 czy 12:00. Pamiętaj, że nie musisz jeść te 3 godziny i wyznacznikiem tego, kiedy zjeść, jest to, czy jesteś głodna. Bo jak ktoś ma mało czasu, to ten ktoś nie będzie miał czasu, żeby sobie gotować 5 posiłków dziennie. A co jeśli mimo zjedzonego posiłku nadal odczuwa się głód i to uczucie towarzyszy niemal non-stop? To jest tak. Albo w takim bądź razie to jest głód, który jest bardziej w Twojej głowie i o tym Bartek dużo mówi i warto się temu przyjrzeć. Albo to jest związane z jakąś może dolegliwością i wtedy warto zrobić po prostu jakieś podstawowe badania krwi. Bo jeżeli te posiłki są, jeżeli te porcje są wystarczające, jeżeli faktycznie to nie jest dieta 1000 kalorii czy tam jakaś głodówka, no to faktycznie tak nie powinno być, że cały czas czujesz się głodna, tak? No tak, ja się z tym zgadzam. Najczęściej z doświadczenia wiem, że jak ktoś jest głodny po posiłku, to znaczy, że porcja była zbyt mała. 2, posiłek był zbyt mało tłusty i 3, ta osoba jest zbyt często węglowodany, po prostu szybko się to strawiło i dalej jest głodna. Co sądzisz o treningu CrossFit? Jest super, jak ktoś potrafi ćwiczyć. Tak, uważać technicznie jest bardzo trudny, więc jak się zmotywować? No to myślę, że już poruszyliśmy ten temat. Okej, coś tu jeszcze jest. To tutaj ktoś odpowiada. Tutaj ktoś nam odpowiada, że moje ulubione argumenty. No. 1000 lat temu to ludzie średnio żyli 30 lat, bo za tym nie liczyli kalorii w posiłkach i czasu ich spożycia, bo biegali za zwierzęciem 50 km, więc cały dzień zapieprzali i nie mieli czasu, by grubnąć, bo co zjedli, to spalili. Dokładnie tak, ale żyli też 30 lat dlatego, że ubierali na jakieś różne choroby lub po prostu zostali zabijani. A ja tutaj poruszałem temat stricte otyłości, ale tak, masz rację, po prostu więcej się ruszali, dlatego też nie tyli. A coś o niedoczynności, to weź tak w dwóch słowach. Tak jak mówiłem, przy niedoczynności tarczycy, tym szczególnie tym Hashimoto, które jest teraz najpopularniejsze, przy diecie zdecydowanie polecam ograniczenie chemii w jedzeniu, ograniczenie nabiału, który właśnie tą chemią jest naszpikowany, ograniczenie glutenu, które jest kluczowe. Ktoś się może zgadzać, ktoś się może nie zgadzać. Ja wiem z praktyki, że ograniczenie glutenu jest równoznaczne z polepszeniem się samopoczucia i zdrowia. To, że badania pokazują różne wyniki, ma drugorzędne dla mnie, bo trzeciorzędne znaczenie. Hejka, jak z owocami, prawda, że nie powinno się jeść po 16? Nieprawda i u nas właściwie w diecie szczególnie owoce je się wieczorem. Są to dobre węglowodany i się lepiej wtedy śpi. Co z dietą przy insulinooporności i na czynności tarczycy? To jest właściwie to samo, co Bartek teraz powiedział. Przy insulinooporności trzeba po prostu trochę inaczej do tego podejść.
Czyli z puli węglowodanów, którą jesz dzisiaj, trzeba ją systematycznie zmniejszać, tak żeby organizm nauczył się tym cukrem gospodarować, plus zwiększyć aktywność fizyczną. Co myślicie o treningu z kettlebell? Generalnie jest super, znowu to tak trochę jak z crossfitem, jeżeli potrafi się poprawnie wykonywać ćwiczenia. Czy znacie żywienie optymalne doktora Kwaśniewskiego? Jak to się ma do ćwiczeń? Tak, ja w dużej mierze na tym bazujemy, aczkolwiek to, co my proponujemy, to jest połączenie diety właśnie doktora Kwaśniewskiego, diety paleo, low carb, high carb nawet momentami i intermittent fasting. To bym tak połączył i wege trochę. Czy mogę podjadać owoce, na przykład cytrusy, poza głównymi posiłkami? Im częściej jest węglowodany, tym moim zdaniem gorzej, ale to zależy od Twojego przypadku, bo jak jesteś zawodowym sportowcem i ćwiczysz dwa razy dziennie, to jak najbardziej możesz. Czy sądzicie, że tak już można do końca życia jeść, czy tylko gdy chcemy schudnąć? No my tak jemy cały czas. My tak jemy cały czas i nie traktujemy tego jako diety, tak? Ja tak się odżywiałam pewnie od dobrych 6 lat i wręcz pewne rzeczy przestały mi smakować, które jadłam wcześniej, także Bartek się śmieje, że ja w ogóle czekolady nie jem, ale nie mam takiej potrzeby. Ja jem za nie. Czy rozpisana dieta jest przystępna cenowo dla zwykłego Kowalskiego? Tak jak mówiłem, jak ktoś zaczyna z nami współpracować, to po pierwsze jest przystępna cena, bo to jest 39 zł za miesiąc. Po drugie, jest 150 przepisów na start i ta baza cały czas jest zwiększana. I po to jest na start 150, żeby każdy mógł sobie wybrać te przepisy, które mu pasują. My chcemy jak najmniej narzucać. Jajecznica, koszt zrobienia jajecznicy to jest 3 zł, 5 zł. Także to jest minimum, które trzeba wydać na to jedzenie. Ale najważniejsze w naszej diecie jest to, żeby była dieta odżywcza i myślę, że średni koszt posiłku to jest, nie wiem, 10 zł, 20 zł. Nie ma co ukrywać, że są posiłki, które są droższe. Są, ale u nas, są też bardzo tanie, też tak? Tańsze, a tych tańsze. Przepisów jest bardzo dużo. Dokładnie. I naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Czy ćwiczenia z taśmami TRX to dobry pomysł? Znowu jak z kettlami i crossfitem. Bardzo dobry, tylko trzeba je wykonywać poprawnie. Uwielbiam Was, bardzo nam miło. Czy senność po spożyciu węglowodanów to sygnał do badań w kierunku insulinoodporności? Tak. Aczkolwiek to zależy jeszcze od tego, ile spałaś wcześniej godzin. Jak spałaś 4 godziny, jesteś senna, no to raczej dlatego, że się nie wyspałaś. Jak sobie radzić z podjadaniem przed kobiecymi dniami? Ja ciężko sobie, wiesz co, to jest taki moment, kiedy trochę trzeba być wyrozumiałym dla samych siebie i zrobić coś miłego też dla samej siebie. Jeżeli masz ochotę na tą czekoladę, to zjedz sobie tą czekoladę. Natomiast znowu, czasami to jest trochę też tak, wydaje mi się, że my wiemy, że ten moment miesiąca się zbliża i to już taki podświadomie, to bardziej nasza podświadomość działa niż faktycznie chęć jedzenia czegoś słodkiego, że my już wiemy, że tak musi być, a nie inaczej. Ale też polecam wysiłek fizyczny, jak pójdziesz na siłownię, poćwiczysz i się pomęczysz przez 2 godziny, to już 2 razy wtedy pomyślisz, czy chcesz zjeść coś słodkiego. Jak ktoś za późno włączył, to my live'y zawsze udostępniamy. Jecie zwykle słodycze, czy robicie sobie sami słodkości? Ja nie jem słodkiego, bo się przyzwyczaiłam do tego i jakoś mi tego nie brakuje zupełnie. Natomiast jeżeli faktycznie mam ochotę na coś słodkiego, to no to tak, robimy coś w domu, coś takiego zdrowszego. U Bartka jest trochę inaczej. Jak Ania robi słodkości, zawsze jej jem i nie kupuję. Jak Ania nie ma ochoty zrobić słodkości, to je kupuję. Tak, także tak to wygląda. Ja, ostatnie 2 minuty, czy tam 3 ja minuty. Ja chcę zacząć z Wami współpracę. Beata Bozewska. Bardzo nam miło. strefaprzemian.pl. Kompleksowa opieka to jest 39 zł za miesiąc. Współpraca na 12 miesięcy. Masz w cenie dietę, przepisy, plany treningowe, kontakt z nami, czyli wszelkie możliwe potrzebne Tobie narzędzia. I razem przechodzimy przez ten proces po to, żeby osiągnąć Twój cel. Bardzo Cię serdecznie zapraszamy. Też warto wspomnieć, bo to się też pojawia pytanie, że u Bartka czy u nas w diecie nie znajdzie się takiego rozpisanego menu, że Ty masz jeść 200 gram kurczaka i 50 gram ryżu. I jeżeli ktoś ma takie oczekiwania, to się może bardzo mocno rozczarować, tak? My wychodzimy z założenia, że takie diety to są tak naprawdę gotowce, tak? I nie ma tutaj spersonalizowania. No wiem, widzę, że chcesz coś powiedzieć, to mów.
Nie no, chodzi głównie o to, że u nas jest tak zwany taki jakby starter, czyli dostajesz menu na 30 dni, poradnik skutecznego odżywiania i przepisy. Wybierasz sobie z tych przepisów te, które Ci pasują, na nich bazujesz, dodajesz do tego zasady z poradnika i zaczynasz współpracę z nami, tak? Zapisujesz wszystko, co jesz, sprawdzam to, daję Ci feedback i działamy. I w ten sposób, dzięki temu, z tygodnia na tydzień dieta jest coraz sobie do Ciebie dopasowana i moim zdaniem, i zdaniem Ani też, na tym polega personalizacja, a nie na tym, że mi wypełnisz tabelkę, w której napiszesz, że nie lubisz papryki i nie wiem, i cebuli i ja mam teraz dla Ciebie ułożyć dietę, która jest bez papryki i cebuli. Po prostu tego nie jedz. I masz 150 innych alternatyw. Bartek też wspominał na ostatnim live, ja jestem osobą, która chorowała przez no dobrych 7 lat na anoreksję i to tak, taką anoreksję z prawdziwego zdarzenia i uważam, że zarówno ważenie, jak liczenie kalorii, jak ważenie się na wadze to są bardzo niebezpieczne środki i jeżeli ktoś nie potrafi tego kontrolować, a bardzo dużo osób nie potrafi, to można się w tym mocno zgubić i to się robi bardzo obsesyjne, tak jak o tym już wspomnieliśmy wcześniej. Jak pokrótce wyglądałby trening w domu, wróżki, przysiady, coś innego? No to zależy od celu, no, za dużo jest czynników, które wpływają na to, jak będzie ten trening wyglądał. A gdzie trąbka do reklamy? Pozdrawiam z Torunia, Agnieszka Biedzińska, też bardzo pozdrawiam. A co konkretnie słodkiego kupujesz? Gorzka 85%? Patrycja Kubny, jak ja mam ochotę na słodycze, to idę do sklepu i kupuję słodycze, nie mam jeść takich rzeczy. Czy zamiast słodyczy można jeść rodzynki dopuszczalne? Dla mnie to jest jedno i to samo. Może trochę lepsze są rodzynki, mają mniej w sobie chemii. Co myślicie o hula hop? Fajna zabawa. Zabawa, tak. Bardziej myślę, że to jako odstresowanie i tak, i tyle. Nordic walking. Po prostu normalne chodzenie wystarczy na spacery moim zdaniem. Czy utrzymując takie odżywianie można dużo schudnąć? Jest jakaś granica schudną 10 czy na przykład 20? Ja mogę odpowiedzieć. Granica jest fizjologiczna. Czyli Twój organizm zrzuci nadmiar tkanki tłuszczowej i wtedy się to się zatrzyma. Tak jak u mnie się zatrzymało. Ja ważę około 92 kg i to się już ustabilizowało. Już nie chudnę, ale też nie tyję. Stoję jakby w miejscu. Jeżeli bym teraz zaczął mocniej trenować, to prawdopodobnie zbudowałbym pewnie 1-2 kg masy mięśniowej więcej. Tyle. Weźmiesz chłopaka jednego? Już myślę, że jest czas. No, ostatnie trzy pytania. Ostatnie jedziemy. Trzy pytania, proszę A bardzo. A dla córki 13 lat też u Was można. Generalnie dieta gęsto odżywcza jest super dla każdego. Dla każdego, dokładnie. Jesteście cudowni, dziękujemy. Ale ma się non-stop dostęp do tych 150 przepisów. Wiadomo, czasami jedzenie ciągle tego samego się nudzi. Ja regularnie, bo mogę powiedzieć, że ja, prawda? Jasne, że tak. Ja regularnie dodaję przepisy, więc tak naprawdę w każdym tygodniu 1-2 nowe przepisy się znajdują. I tak cały czas dostęp do nich masz. I w miarę upływu czasu, jak my tego czasu będziemy mieć więcej, to pewnie tych przepisów też będzie więcej wprowadzanych. Czym zastąpić mięso przy zespole jelita drażliwego? To jest temat, takie trochę tematy mi bliskie, bo ja mam, zresztą Bartek wie, bardzo dużo problemów żołądkowych, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o takie tematy, to musi być osobny live, bo to jest grubszy temat na takie 45 Dokładnie. Minut. No dobra, to chłopaki znowu się ożywili. Także będziemy. Co chcesz na koniec powiedzieć? Co? Masz. Że jak chcesz zacząć, to zacznij dzisiaj, nie jutro, w cudzysłowie oczywiście. Nie ma drogi na skróty. Jeżeli ktoś mówi, że tak jest, to najprawdopodobniej będzie to okupione Twoim zdrowiem, bo znowu znam to z autopsji. Lepiej zrobić coś powoli, ale w mądry sposób, mieć to na dłuższy czas, ale najlepiej na całe życie i nie traktować diety w kategoriach jakby środku do jakiegoś tam celu typu zgubienie 10 kg, tylko po prostu zmiany stylu życia i tego, że Ty chcesz się lepiej czuć i chcesz się podobać swojemu mężowi i być zadowolona z życia. I co jeszcze mogę mądrego powiedzieć? To już było bardzo mądre i wystarczająco, uważam. My też ściskamy mocno Małgosiu i wszystkich innych. No ja jeszcze muszę tą słynną trąbkę zrobić, bo cały czas na każdym live mówią wszyscy
strefaprzemian.pl. Ja tylko powiem, że nie poruszyliśmy wszystkich tematów, bo tych pytań było bardzo dużo, ale te live'y są systematycznie robione przynajmniej raz w tygodniu, więc na pewno ten temat zostanie poruszony. Nie jemy pieczywa, tylko swoje własne zrobione w domu, tak na koniec. Da się żyć bez pieczywa, da się żyć bez nabiału. Jak się pytają nas osoby, to co w takim razie jemy? Naprawdę bardzo dużo produktów pozostaje, jak się przestaje jeść nabiał i pieczywo. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo za tego live'a. Jak ktoś chce zacząć z nami współpracować, strefaprzemian.pl i na pewno się porozumiemy i osiągniemy Twoje cele. Pozdrawiam na kolejnym live'ie. Buziaczki i papatki. Hej.